Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj odzywam się do Was pierwszy raz w tym vlogu chyba. Mamy już środę, więc środek tygodnia. Ale właśnie będę sobie przeglądać kolejną część mojej szafy, dlatego że będę wystawiać rzeczy na Vinted. I tutaj tak patrzę przed siebie, dlatego że mam tutaj już dosyć sporą stertę ubrań, które wylądują na Vinted. No nie ukrywam, w niektóre ubrania już nie wchodzę. Niestety, albo po prostu nie są już na tyle komfortowe do noszenia, po prostu wolę coś luźniejszego. Dlatego postanowiłam, że niektórych ubrań się pozbędę, żeby one po prostu nie leżały bezsensownie w szafie, bo jaki jest tego sens? Żaden. Dlatego wylądują one na Vinted. Zapraszam Was serdecznie, bo ceny będą naprawdę korzystne. Ja chcę się pozbyć tych rzeczy, więc wystawię je naprawdę w atrakcyjnych cenach. Zapraszam, prawdopodobnie będę wystawiać w piątek, więc wy jak oglądacie tego vloga, to wszystkie rzeczy powinny już być na Vinted. Zostawię wam linka w opisie. No i co? Ja się zabieram za przegląd kolejnej części szafy, bo już większość przejrzałam, ale chcę jeszcze przejrzeć sobie torebki i buty. Bo jeżeli chodzi o kurtki, to chyba mam takie wrażenie, że raczej żadnej nie chciałabym się pozbywać, bo wszystkie lubię, wszystkie noszę. Ale wiem, że jeszcze może kilka torebek wystawię, bo w sumie noszę cały czas jakby te same. No, zobaczymy. W każdym razie zachęcam Was, a ja wracam właśnie do przejrzenia. Dreamed about nothing else other than you. I always thought I'd be waiting, waiting in vain, but suddenly there you were. Never thought it'd be easy to feel you in my arms, but now we're here and I'm all in, and I want it by you, 'cause I can stay till the morning. Till the dawn, but just hold me now. I wanna be so much better whenever you're around. I wanna say something clever to get in your mind, 'cause right now we're not together and I lose my within. Oh, I feel so much better whenever you're around. Przyjechałam właśnie na Żoliborz, dlatego że idę pierwszy raz w życiu na endermologię. Jestem bardzo ciekawa, jak ten zabieg będzie wyglądał. Mam taki voucher podarunkowy, który znalazłam ostatnio w pudełku Big Lossy i stwierdziłam, że wykorzystam sobie. On był o wartości 200 zł właśnie do wykorzystania na zabiegi depilacji laserowej bądź endermologii. I co prawda będę miała jeden zabieg, bo no tyle kosztuje. Będę miała zabieg na uda, pośladki i brzuch. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, tak jak już wspomniałam, zaparkowałam i właśnie muszę wykupić parking. Chyba to jest taki zwykły parking. No i uciekam. Dam Wam znać, jakie będą moje spostrzeżenia po. No, raczej jeden zabieg nie da jakichś spektakularnych efektów, wiadomo. Natomiast, no, jakby skoro dostałam już ten voucher, to sobie wykorzystam i zobaczę, czy jakiekolwiek zmiany są po jednym razie. Ja nie walczę jakoś z celulitem czy ze spalaniem tkanki tłuszczowej. Natomiast no, endermologia to jest takie wspomaganie właśnie tych procesów odchudzania, modelowania sylwetki, więc no dlatego. Czekajcie, nie mogę się skupić. Nie PIU, przelewy. A dyszka wystarczy. Dobrze, więc lecę. Coś miałam Wam jeszcze mówić, ale zapomniałam. Najwyżej powiem później.
robię właśnie makijaż i pomyślałam, że to jest dobry moment do tego, żebym wam opowiedziała, jak było wczoraj na endermologii i jakie widzę i czy w ogóle widzę jakiekolwiek efekty po jednym razie. Więc jeżeli chodzi o sam zabieg endermologii, to myślałam, że on będzie bardziej przyjemny. W pewnych momentach był bolesny, ale nie jakoś tak super bardzo. Bo generalnie to jest zabieg z wykorzystaniem takiego urządzenia dużego, ale trochę jest podobny do masażu bańką chińską, tylko że ta bańka chińska, znaczy to nie była bańka chińska, ale to urządzenie miało tą powierzchnię zasysającą znacznie większą niż klasyczna bańka chińska. Ale uczucie było bardzo podobne, więc miejscami naprawdę bolało. Ja miałam największą moc 3 na skalę 5. Pięciową. Maksymalna siła wynosiła 5. I no, w pewnych momentach ta trójka, mówiłam, że no troszkę już za dużo. Ale to jakby jest normalne jak na pierwszy raz. Więc trochę bolało. Miałam robione na uda, pośladki i brzuch. Na udach i na pośladkach na tą chwilę nie zauważyłam żadnych siniaków. Natomiast na brzuchu są. I pani mnie uprzedzała, że będą, że to jest jak najbardziej normalne, dlatego że na brzuchu robi się nieco inną metodą niż na udach czy tam pośladkach. Jest to jakaś metoda, nie wiem, nakładkowa? Nie wiem, nie jestem pewna, więc nie chcę tutaj pomylić. W każdym razie na brzuchu było to dosyć przyjemne. No, ale niestety zostały mi te siniaki. Mam nadzieję, że one w miarę szybko znikną, bo wyglądam, może nie jakby mnie ktoś pobił na tym brzuchu, ale no, niezbyt jakoś to estetycznie wygląda. No, ale mniejsza z tym. Jeżeli chodzi o efekty, no to może gdzieś tam ta skóra jest taka bardziej napięta, taka zbita, taka, wiecie, doprowadzona do jednego, jakby do jednej całości. Ale też zauważyłam, że te miejsca, gdzie mam tą wodę taką zebraną, niestety, ale nie zostały rozbite. Więc wydaje mi się, że dla mnie jeden zabieg to jest zdecydowanie za mało. Czy się zdecyduję? Z chęcią bym poszła kolejny raz, ale nie jest to tania przyjemność, dlatego też raczej się na to nie zdecyduję na tą chwilę. A tym bardziej, że może nie takie same efekty, ale można co nieco popracować sobie w domu właśnie z bańką chińską. Może kupić jakąś taką większą i rzeczywiście masować dosyć często. Ja dostałam informację, że dla takich efektów, żeby one były fajnie widoczne, to tak 2-3 razy w tygodniu trzeba było chodzić na taki zabieg. I po 5 zabiegach mniej więcej już rzeczywiście widać różnicę w centymetrach. Po pierwszym zabiegu powinno być widać różnica w właśnie elastyczności, w jędrności tej skóry. Ja może coś tam widzę, jakby nie miałam takich dużych problemów, jeżeli chodzi o jędrność skóry, żebym widziała tą różnicę. Ale no, jeżeli chodzi o zatrzymanie wody w organizmie, dalej to widzę. No, więc tak trochę mam tak obolałą tą skórę, w sensie czuję, że tam coś było robione przy niej, no i brzuch. Ale generalnie polecam. Dla osób, które na przykład ćwiczą i chcą naprawdę mocno spalić sobie tkankę tłuszczową, to takie zabiegi endermologii myślę, że będą fajnym dodatkiem. Nawet nie tyle dodatkiem, co uzupełnieniem całych treningów, diety i tak dalej. Bo rzeczywiście ten efekt może być widoczny po kilku razach, no bo ja czułam tą siłę zasysania, czułam tą siłę takiego rozbijania. Ja jeszcze miałam używane na początku, zanim pod ciśnieniem był ten masaż wykonywany, to miałam robione ultradźwięki i one jakby rozbijały, pomagały
pomagały budować nowe fitoblasty, czy coś takiego. Ja nie wiem, nie znam się, ja nigdy biologii nie lubiłam. Ale coś w tym stylu. Więc jakby, no myślę, że to działa, tylko że no nie po jednym razie i też no powinniśmy, myślę, że czekać dłużej i uzupełnić to ćwiczenia, dietę i też kosmetyki odpowiednie. No, ale fajne, fajne doświadczenie i jeśli będę miała okazję, to skorzystam kolejny raz. No, ale tak, żeby na przykład wykupić sobie jeden zabieg, to myślę, że bez sensu. Więc jeżeli ktoś się decyduje, to lepiej sobie odłożyć pieniądze i na przykład za pół roku zrobić sobie cały pakiet, niż iść na przykład teraz na jeden zabieg, za miesiąc na kolejny, no bo to jakby nic nie da. Musi być jednak ta seria pod rząd dosyć intensywnych tych zabiegów. No, myślę, że tak. A propos mojego makijażu, to on się składa z klasyków takich jak zawsze, ale jeśli chodzi o podkład, ja używam teraz Healthy Mixa. Powiem wam, średnio jestem zadowolona z niego. Albo, nie wiem, moje wymagania wzrosły. Albo moja skóra potrzebuje takiego fajnego, dogłębnego peelingu mechanicznego. I też planuję sobie zrobić taki peeling, więc może zobaczymy, czy to pomoże. Ale zauważyłam, że ten podkład się ciastkuje na brodzie, tutaj na policzkach, na nosie, więc nie wiem, czym to idzie, czy to formuła, czy to moja skóra. Jeszcze do tego nie doszłam. Wrzuciłam już rzeczy na Vinted, niektóre już się sprzedały, także kto pierwszy, ten lepszy. Cieszę się bardzo i właśnie potrzebowałam rzeczy do pakowania, bo nie miałam już żadnego papieru, ani nawet taśmy klejącej, takiej mocnej, więc zajechałam do Teddy'ego i zrobiłam małe zakupy. Pokażę Wam, co takiego. Przede wszystkim właśnie papiery i chciałam Wam polecić, bo taki papier szary, szary, no dla mnie to jest brązowy papier, ale tak się mówi. 5 zł kosztuje taka rolka, dosyć gruba, duża. Ile tu tego jest? 5 metrów, więc naprawdę fajna cena za 5 zł. Na pewno opłaca się bardziej kupować niż na poczcie, bo na poczcie to są kolosalne ceny. Już Wam pokazuję, co jeszcze kupiłam. Wzięłam takie koperty, też są w różnych rozmiarach, też są z folią bąbelkową, ale na przykład jak będę pakować jakąś małą rzecz, to do takich folii fajnie się pakuje, znaczy nie folii, tylko kopert. Też 5 zł za 3, więc to akurat się mniej opłaca, ale są no po prostu wygodniejsze. I co ja tu jeszcze wzięłam? Wzięłam w Action taką taśmę. No nic ciekawego, ale może ktoś będzie szukał, taśma taka właśnie ala papierowa. W zasadzie to jest papierowa taśma. 8 zł kosztowała, więc nie jakaś super tania, ale dużo jest jej tutaj, więc będziemy pakować. No i coś dla siebie, tak dla siebie kupiłam, bo w Teddym, słuchajcie, są piękne dynie, takie jesienno-halloweenowe. No i ja się zdecydowałam na takie dwie. Wrzucę Wam przebitki tego, jakie jeszcze były inne, bo było naprawdę ich sporo. No ja kupiłam takie, każda kosztowała 10 zł. Taka zielona myślę, że będzie mi pasować, no, do roślin, no to zawsze. No i biała, klasyczna. Były jeszcze pomarańczowe, były jeszcze różowe i takie kremowe, przeróżne, przeróżne. Takie złote, miedziane, naprawdę bardzo ładne, więc polecam sobie zajrzeć. I jeszcze byłam w naturze kupić właśnie peeling do twarzy. Dzisiaj wieczorem będę robić i mam nadzieję, że jutro już mój makijaż będzie znacznie lepiej wyglądać. Wzięłam jakiś taki malinowy z Botanik. O. No, zobaczymy. Rozumiem, że już pakujesz wszystko, ale nawet nie wiesz jeszcze co, Aferciu. Musimy zajrzeć na Vinted. Aha, dobra. No. Teraz taśmę klejącą. I trzeba spakować wszystko. Wiesz? Co to za dynki? Nowe koleżanki twoje. Podobają ci się? Czy nie podobają ci się takie halloweenowe trochę?
Jesienne. Aha, czyli tak średnio ci się podobają. Wolisz te papiery. Ojej, moje słoneczko. Tak wygląda ten produkt. Tak wygląda w środku. Pachnie bardzo naturalnie. Nie podoba ci się, no nie, ten zapach malinowy. Kurczę, no nie pomyślałam o tobie. Myślałam, że ci się będzie podobać. Nie bardzo. Ojej. Ale intensywny jest. Bardzo ładne szkło. Myślałam, że będzie troszkę większe, że to jest takie malutkie. Ile tutaj tego jest? 50 ml. No ale myślę, że jako peeling do twarzy wystarczy, bo tak to mi się przeterminuje, nie zużyję. Bo ja też to wiecie, nie jestem jakoś systematyczna, jeżeli chodzi o peelingi. No ale muszę coś zadziałać. Dzisiaj mam wieczór dla siebie i stwierdziłam, że sobie poczytam, bo bardzo ostatnio mało czasu mam na czytanie, dlatego jest to dobry moment, idealnie przed snem, na zrelaksowanie się i pomyślałam, że Wam pokażę, co aktualnie czytam, dlatego że no ja zawsze czytam kilka książek naraz, nie mogę się zdecydować i lubię sobie tak przebierać w zależności od nastroju. I mam tutaj jeszcze jedną książkę. Zresztą mogę Wam pokazać wszystkie. Co prawda, głównie teraz czytam dwie. Jest to jedna z nich, WOPR, Życiu na ratunek. To jest książka, którą jakby. Tutaj są historie po prostu z życia ratowników WOPR. Różne sytuacje, różne tragedie, zarówno nad morzem, jak i nad jeziorami. Ja lubię takie książki. Lubię książki o lekarzach, ratownikach, policjantach. Także polecam Wam, bo to jest właśnie taka seria w kolejnym zawodzie, który jest równie ważny jak inne. Tutaj mam książkę Wysoko Wrażliwi i to jest książka, moim zdaniem, Biblia dla wysoko wrażliwych, dlatego że tutaj naprawdę znajdują się mocne fakty, mocne dowody na przeróżne rzeczy, które czują wysoko wrażliwi i też dużo badań naukowych. Naprawdę można się sporo dowiedzieć nowego. Ja myślałam, że już sporo wiem, a się okazało, że jeszcze nie wszystko. I ta książka naprawdę moim zdaniem jest taką po prostu Biblią. Światowy bestseller. Polecana przez psychologów też. No, bardzo polecam. Oczywiście nie dla wszystkich, tylko dla tych, którzy czują, że są lub też mogą być wysoko wrażliwi, czyli około 20% populacji. Następnie mam takie książki, które no, zapomniane są przeze mnie, zaczęte i gdzieś tam zapomniane, dlatego dałam je tutaj na półkę przy łóżku. Może w końcu je skończę. Jak przestać się martwić i zacząć żyć. To też jest klasyk nad klasykami. Ja go przeczytałam połowę. Jak widzicie, multum rzeczy pozaznaczane. Nie wiem, czy dalej będę zaznaczać, czy też nie, ale bardzo bym chciała skończyć tą książkę, bo ona jest po prostu, no też myślę, że jedną z lepszych, jeżeli chodzi o psychologię. No i ostatnia książka. Przepis na człowieka Dawida Myśliwca. Myślałam, że to będzie bardziej taka luźna książka, a powiem Wam, że to chyba będzie taka popularna, naukowa trochę. Więc no nie wiem, bo zobaczcie, mamy tutaj różne rysunki.
różne jakieś też wykresy były, przynajmniej coś tam widziałam, ale też bardzo dużo tekstu i no jak też możecie zauważyć, no to jest to dosyć gruba książka. Jeszcze się o niej nie wypowiem, dlatego że przeczytałam jej dopiero wstęp tak naprawdę, chociaż nawet nie wstęp, tylko przedmowę jakby. Także naprawdę nic o niej nie wiem, ale bardzo bym chciała ją przeczytać kiedyś, więc mam nadzieję, że Wena motywacja nadejdzie. Ale dzisiaj myślę, że będę sobie kontynuowała Wysoko wrażliwi, bo jakoś jednak ten temat ostatnio no jakby ciekawi mnie jeszcze bardziej i lubię tą książkę. Bardzo relaksuje zresztą.